moje 25. urodziny dostałam diagnozę i wypis ze szpitala z diagnozą wrodzącego zapalenia jelita grubego, czyli colitis ulceroza, na 25. urodziny. Próbowałam sobie na kartce czystej A4 wypisać wszystkie osoby, u których byłam, wszystkie możliwe opcje, które mi zaproponowano, i chyba nie jestem w stanie tego podsumować, bo tych osób było tak wiele, samych gastroenterologów, dietetyków, homeopatów, mnichów tybetańskich. I trafiłam na informację dotyczącą syndromu nieszczelnego jelita. I poprzez wnikliwe researchowanie, dokumentowanie tego tematu trafiłam do Państwa. Najtrudniejsze chyba jest to, że faktycznie trzeba ze sobą wszędzie nosić jedzenie i nawet butelkę wody, której nie mam tutaj w kadrze, ale można się do tego przyzwyczaić, po prostu to zaakceptować, tak jest. Myśleć cały czas o tym, po co się człowiek znalazł w tym miejscu i do czego dąży. Najważniejszą w ogóle kwestią jest to, że jest opieka i lekarza, i dietetyka w momencie, kiedy się cokolwiek dzieje. To ja wiem, że nie jestem zostawiona sama sobie. I pani dietetyk, która się mną opiekuje, powiedziała bardzo fajne zdanie, że pani Małgosiu, ja wolę, żeby pani mi zawracała głowę mniej więcej 5 razy w tygodniu, ale nie popełniła błędu, który nas cofnie w tej walce o to chore jelito, a raczej walce o zdrowe jelito. Więc to jest największy plus tego, że wiem, że mogę się zapytać. I ze względu na to, że teraz miną 2 tygodnie, odkąd jestem pod Państwa opieką, jest lepiej i dążymy do tego, żeby było najlepiej.